Święty ten był potomkiem francuskiej szlachty. Urodził się w roku 1597. Kształcił się w Kolegium Jezuickim. Miał 19 lat, kiedy rozpoczął nowicjat, śluby złożył w dwa lata później. Ukończywszy kurs filozofii w roku 1621, otrzymał polecenie wprowadzenia wykładów z nauk klasycznych w kilku kolegiach. W roku 1628 rozpoczął w Tuluzie studia teologiczne. Po ich ukończeniu został w roku 1630 wyświęcony na kapłana, a rok potem odbył trzeci stopień nowicjatu. Teraz był całkowicie przygotowany do pełnienia swego życiowego powołania. W lecie 1631 roku podjął działalność apostolską. Dwa lata później na zaproszenie biskupa pojechał do diecesji Viveres, przeprowadzając tam misję. Służył pomocą księżom, pracował też pilnie dla ludzi świeckich. Pod jego wpływem nastąpiło wiele nawróceń. Jak cień podążał śladami krzyża i potrafił przekonać do niego nawet tych, którzy przedtem nie chcieli przyjąć nauki Chrystusowej. Pragnął poświęcić się nawracaniu Indian w Kanadzie, ale opatrzność Boża zrządziła całkowicie inaczej. Pozostał we Francji aż do swojej śmierci. Podczas swoich podróży apostolskich pokonywał wiele niewiarygodnych przeszkód, ale nic nie mogło powstrzymać jego gorliwości. Zmarł w opinii świętości 31 grudnia roku 1640. Wszechmogący wieczny Boże, pozwoliłeś nam dzisiaj czcić radośnie świętego Jana, spraw swoją łaską, abyśmy mogli dążyć do zachowania i pogłębienia naszej pracy i wiary, którą On stale głosił z niezachwianą radością i gorliwością, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.